Piotr Borys, bardzo proszę. Szanowny panie ministrze, panie prezesie, jaką pan da nam gwarancję, czy panowie dadzą nam gwarancję, że nie będzie to kolejny skok kolegów partyjnych na spółkę, która jest tak ważna w kontekście regulacyjnym rynku, w kontekście pomocy i pomocy, że nie będzie to nie będą to kolejne fuchy dla znajomych, a dzisiaj tak naprawdę rolnik oczekuje tego, że będzie zabezpieczony w swojej produkcji. Podam przykład. Jeżeli podczas naszej przedostatniej komisji producenci jabłek, owoców miękkich mówili, że oddają jabłka, piękne jabłka, nawet w produkcji ekologicznej za złotówkę, a my kupujemy jabłka za 4 zł w marketach i jest kompletny rozdźwięk pomiędzy skupem, a tym, co klient na końcu w tej inflacji, drożyźnie płaci. Jeżeli jesteśmy i wizytujemy producentów mleka, byłem na Mazurach przedwczoraj i tam już cena oscyluje 2 i poniżej 2. My płacimy 4 zł. I teraz jest pytanie takie, jak zabezpieczyć polskiego rolnika, jaką w tym kontekście funkcję będzie miała ta grupa spożywcza, aby tak naprawdę to, co jest pomiędzy ceną i sprzedaży przez rolnika, a tym, co mamy jako konsumenci, nie było często 300%, bo ktoś na tym zarabia. Znaczy pośrednicy, sieci. W Niemczech stosuje się czasami taki system płynny, gdzie jeżeli ceny rosną, to jest ta cena, nie mówię, że regulowana, bo to jest rynek, prawda, ale są elementy zabezpieczeń. Więc czy taką funkcję będzie w końcu miała ta spółka i czy zabezpieczy interesy nie tylko działaczy PiS-u, ale przede wszystkim polskich rolników? Dziękuję. Dziękuję bardzo.